11. Forum Rozwoju ma zawsze wyjątkowo w tym roku, proszę Państwa, zdalnie, ale to nie zmienia faktu, że to dwa dni intensywnych i bardzo interesujących debat. Pierwsza debata już za nami, przed nami kolejne, teraz będą to debaty równolegle z dwóch studiów. W studiu numer dwa debata poświęcona zdrowia zdrowiu a tutaj porozmawiamy już teraz o biznesie bardzo interesujący być może momentami troszeczkę przewrotny tytuł ale z pewnością to jest kanwa do poruszenia szeregu wątków powrót do przeszłości czy bieg z przeszkodami rozwój biznesu w nowej rzeczywistości no bo skoro poznaliśmy możliwości dofinansowań które dostępne będą w przyszłej perspektywie unijnej to teraz czas odpowiedzieć sobie właśnie na temat biznesu w jakim momencie jesteśmy i w jakim kierunku zmierzamy. Zapraszam na scenę pana Adama Rogale, dziennikarza i trenera biznesowego, który poprowadzi dla państwa tę debatę. Panie redaktorze, zapraszam na scenę. Proszę o przedstawienie gości, wybitnych ekspertów, każdy w swojej dziedzinie, i zapraszamy do, do dyskusji. Oddaję głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Państwu, państwa. Proszę Państwa, przed państwem za chwilkę, państwa gości. Państwa gośćmi będą znakomici eksperci, pan Paweł Chorąży, dyrektor zarządzający w banku gospodarki krajowej od 20 lat zajmujący się funduszami europejskimi. Pan dyrektor Rafał, pan wiceprezydent wykonawczy. Pracodawców RP, pan Rafał Baniak. Zapraszam serdecznie. Pan dyrektor Mariusz Frankowski, dyrektor mazowieckiej jednostki wdrażania programów unijnych. Pan Andrzej Burs, CEO i prezes zarządu Cygnis New Technology. Pan Andrzej Olszewski, współwłaściciel firmy Papaglin. Zapraszam państwa. Proszę Państwa, o czym będziemy rozmawiać w ciągu tych najbliższych 50 minut? Po pierwsze, spojrzymy w przeszłość. Zastanowimy się krótko, jak zyskały firmy, jak zyskał biznes na swoim rozwoju, korzystając z funduszy unijnych. Po drugie, jakie uwidoczniły się trendy na świecie, w Europie, w czasie nowej rzeczywistości, w czasie Pandemii. Po trzecie, jak radzą sobie firmy z sektora MŚP w tej nowej rzeczywistości? Jakie są ich bolączki, jakie potrzeby, jakie, jakich wskazówek udzielą jednostkom rozdysponowującym funduszami, żeby te fundusze były skuteczne dla nich? Na koniec spojrzymy w przyszłość, w nową perspektywę 2021-2027. Proszę Państwa, mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych od początku swojego istnienia rozdysponowała ponad 16 miliardów złotych na między innymi naukę, na, na biznes, na kulturę i na tematyki społeczne. Gdyby Panowie mieli powiedzieć, co zyskał biznes dzięki. Funduszom unijnym. I gdyby panowie mieli wymienić taką jedną rzecz, to co by to było? Znaczy, ja myślę ja bym zaczął od tego, że przede wszystkim biznes zyskał dźwignię, która uruchomiła dodatkowe środki prywatne. O tym się bardzo często zapomina, ale nawet gdy patrzymy z perspektywy banku gospodarstwa krajowego, my tak naprawdę dzięki naszym pożyczkom uruchamiamy dodatkowe środki, to jest bardzo często w ramach finansowania konsorcjalnego, dodajemy tak, tak zwaną pierwszą, ostatnią złotówkę, czyli. Yy, powiedziałbym, że to, co jest zasługą yy, funduszy unijnych, oprócz niewątpliwego awansu cywilizacyjnego, jest na pewno dźwignia finansowa, yy, mnożenie środków. Pan Andrzej Olszewski. Jedna rzecz. Jakbym miał jedną wymienić, to bym bezczelnie powiedział, że firmę Papa Green. <laughs> Ale yy, bo, bo ciężko powiedzieć o jednej rzeczy. Tak? Zgadzam się w zupełności. Przede wszystkim są to środki na inwestycje, których. Yy, Wiadomo, że brakuje. Polska jest krajem, który nie akumulował kapitału od 300 lat, i, i, i mamy tego po prostu dzisiaj o efekty, jeżeli chodzi o możliwości inwestycyjne Polski. Więc to bez wątpienia jest wielka rzecz. Ale to są również technologie, które można było za te pieniądze kupić. To, są również dostęp do, to jest również dostęp do rynków zbytu, więc tych, tych rzeczy jest trochę więcej. Natomiast chyba, chyba te finanse. To jest klucz sprawy, które, które jest motorem wszystkiego. Pan Andrzej Burks. Dla mnie to jest tak naprawdę infrastruktura. To jest coś, co dla mnie jest podstawą, na której ja mogę wzrastać, i dzięki niej jestem w stanie dużo szybciej dotrzeć do klientów, rozbudować relacje z klientami. Nie jest już na przykład takim problemem być rano w Gdańsku, a po południu czy tam wieczorem w Krakowie i w tym momencie spotkać się z kontrahentami i partnerami biznesowymi. Więc ta. Tak naprawdę infrastruktura, która powstała dzięki też środkom unijnym, no, dała to taką odskocznię do tego, żeby zawiązać konsorcja, współpracę technologiczną i rozwijać technologię. Bardzo krótko, podobnie jak przedmówca, mam dyskomfort ze wskazaniem jednej konkretnej rzeczy, natomiast co się zmieniło? Polska się zmieniła, tak? Krótko rzecz ujmując, to o czym panowie mówią, czyli dostępność komunikacyjna, to wszystko się Poprawiło. Można zajrzeć do, od hali widowiskowej do, do konkretnego przedsiębiorstwa i zobaczyć, gdzie jest ta firma, gdzie jest to miejsce, a gdzie byliśmy jeszcze kilkanaście czy dwadzieścia czy lat temu. Wydaje mi się, że jest to jedno słowo rewolucja i to się wydarzyło dzięki środkom unijnym. Pan dyrektor Frankowski? Ja, ja chyba myślę, że to scharakteryzował jest Ken. To znaczy wychodzimy, w wyjście z polskiej bańki trochę. Trochę też tak z naszych kompleksów. Mam wrażenie, nie boję się wchodzić na inne rynki. Nie boję się inwestować. Nie boję się rywalizować z innymi. Nie tylko w Europie, ale też na całym świecie. I myślę, że to, to świetnie widać w ciągu tych 17 lat. A środki unijne w różnych zakresach. Infrastrukturalnym, administracyjnym, cyfryzacyjnym i czysto przedsiębiorczym, to po prostu wspomogły. Duże osiągnięcia, ogromne środki. I żyjemy dziś w nowej rzeczywistości. Firmy od kilkunastu miesięcy zderzają się z nowymi wyzwaniami. Rosną ceny surowców. Firmy muszą dbać o swoją płynność. Pojawiły się, uzewnętrzniły się zapewne też trendy światowe, które na Polskę, na rozwój biznesu w Polsce wpływają. Jakie to będą trendy, pan dyrektor Paweł Chorąży, które wpływają na, na Polskę, na Mazowsze? Znaczy, ktoś ostatnio powiedział, że pandemia tak naprawdę przyspieszyła rozwój o 10 lat, że te półtora roku to w gruncie rzeczy jest 10 lat zmian, bo to co wszyscy, chociażby siedząc tutaj, że nie spotykamy się fizycznie, tylko odbywa się to, to spotkanie w formie, w formie zdalnej, dwa lata temu było, nie chcę powiedzieć, że niemożliwe, ale było, było niszą, więc w pewien sposób no, takie lata, i właśnie epidemie zmieniają i przyspieszają czas. Natomiast to nie oznacza też, że wszystkie te trendy, które teraz bardziej się uwidoczniły, one ich nie było. I na pewno taką pierwszą rzeczą, którą, o której trzeba powiedzieć, to jest kwestia cyfryzacji, kwestia automatyzacji, kwestia e-gospodarki. Na pewno ważną rzeczą i, i w tej chwili widzimy rosnące wyzwanie przed, przed firmami, to jest związane tak naprawdę z integracją i z prezentacją produktów w różnych, w, w różnych kanałach. E-commerce, m-commerce, który w, w tej chwili zyskuje, zyskuje na znaczeniu, pokazały przedsiębiorcom, że ważne jest być w internecie, być w różnych mediach społecznościowych, natomiast jest, bardzo ważne jest to, żeby być tam w sposób spójny, aby to nie było, aby to nie było przypadkowe. Z tym wiąże się również wyzwanie zwłaszcza przed najmniejszymi firmami związane z związane w ogóle z ułożeniem całego, całego procesu. Mówię o procesie sprzedaży, ale też proces produkcji, bo chociażby dane gus chyba z wczoraj czy przedwczoraj mówiące o tym, że w Rok do roku bezrobocie spadło, czyli wyzwanie związane z, związane z rynkiem pracy. Kwestie, również to, na co wszyscy, wszyscy cierpimy w różny sposób, czekając na, na produkty w bardzo, różnych, w bardzo różnych wymiarach. Od chociażby leków. Okazuje się, że cząsteczki aktywne są produkowane w Azji, nie ma ich w Europie. Podzespoły do, do samochodów, czyli znowu wyzwanie dla Polski jako części Unii Europejskiej, ale też szansa dla nas, czyli tak naprawdę przejście z offshoringu do nearshoringu i my na tym na pewno możemy, możemy zyskać. Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji? Jak, jak możemy wykorzystać ten polski biznes, te trendy? Ja myślę, że w, ponieważ mówimy o środkach unijnych, to, to, to w gruncie rzeczy tych środków na te wyzwania jest bardzo dużo, bo kwestie związane z cyfryzacją... To oprócz bardzo dużego wyzwania związanego z zieloną transformacją, główna pula na poziomie wszystkich, wszystkich środków. Oczywiście decyzje będą należały do poszczególnych instytucji zarządzających, czy to samorządów, województw, czy poszczególnych ministerstw odpowiedzialnych za, za różne części, natomiast na pewno warto, warto myśleć o tym, aby odpowiedzieć Odpowiednią pulę środków przeznaczyć właśnie na danie możliwości tym przedsiębiorcom, którzy napotykają bariery, bo znowu środki unijne to też środki, które powinny kierować interwencję publiczną tam, gdzie są, gdzie są nisze, gdzie są luki, gdzie są luki finansowe, czyli na projekty związane z automatyzacją, projekty związane ze skracaniem łańcucha dostaw, projekty związane z, z projekty związane z nowymi technologiami, z innowacjami, również takie, które pozwalają nam konkurować właśnie w tej części, w tej części świata o rzecz, którą te też udało nam się, nam się zmienić, bo Polska jest jednym z hubów przemysłowych Europy. Mówimy o reindustrializacji, aby część tej produkcji trafiła, trafiła do nas. Zwłaszcza to tej, która jest sobie... najbardziej zaawansowana, kreuje największą wartość dodaną. Tego byśmy sobie życzyli. Takie marzenie, być może, żeby Polska kiedyś zaczęła choćby produkować półprzewodniki, co brzmi futurystycznie nieco zapewne. Proszę Państwa. Pandemia, w tych czasach pandemii wiele firm borykało się z ogromnymi problemami, choćby finansowymi. Trzeba było utrzymać pracowników, płynność finansową firm. Wiele organizacji skorzystało ze wsparcia na Mazowszu funduszami unijnymi. To było ponad 9 miliardów złotych dotacji. Jakie bolączki w tym czasie. I w tych czasach nowej rzeczywistości mają firmy sektora MŚP. Pan Andrzej Olszewski. Ja znowu odniosę się do, do własnego podwórka. Nie będę szeroko jak gdyby tego analizował. Akurat w naszym przypadku jest to produkcja żywności, ten okres tych lockdownów, które dla wielu branż, dla branży turystycznej, rozrywkowej, no, były w zasadzie eliminujące z rynku dla nas nie był jakiś taki, no tragiczny, udało się suchą nogą przejść, natomiast my odczuwamy bardzo silnie dzisiaj skutki tak naprawdę tego co się działo czy dzieje cały czas, bo bo przerwane łańcuchy dostaw to jest na przykład brak surowców i to, że my musieliśmy wstrzymać produkcję niektórych naszych wyrobów, bo, bo nie mamy surowców, żeby je... Czego brakuje? No na przykład nie mamy siemienia lnianego. Tak? Taka rzecz, co się by wydawało, że dość dostępna i popularna i powinna być. tak? Ale niestety to, to jest jeden z przykładów, z czym się borykamy. Tak? Mamy bardzo poważne problemy, jeżeli chodzi o opakowania. Tu po pierwsze jest wzrost cen. I to jest wzrost cen na poziomie od 100 do 300%, zależy od rodzaju opakowania, z czego zrobione, papierowe opakowania. To jest jakiś kosmos kompletny, co, to co się dzieje. Ale również opakowania foliowe, różne worki, torebki i tego typu rzeczy. Tu w zasadzie co kwartał jest 20-30% podwyżki. I mało tego, kiedy półtora roku temu mieliśmy czas oczekiwania 6-8 tygodni na dostawę od zamówienia, tak dzisiaj musimy czekać 4-6 miesięcy. Wszystko się wydłużyło, bo nie ma surowców i, i, i to koło się tak nakręca. Nie? I, I trochę nie widać końca, co jest najgorsze, bo bo jeżeli to było chwilowe, jakiś impuls, skok, no okej, okay, tak mieliśmy sytuację, spłonęła fabryka, jedna z największych żurawiny w Kanadzie, więc parę lat temu był problem na rynku, ale to pół roku gdzieś jakby poszło dalej, nie? a dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której rozmawiamy z dystrybutorami, z dostawcami, z producentami i nikt nie wie i nikt nie wie jaką perspektywę przyjąć, na co się szykować. Wszyscy mówią, no dzisiaj kupujcie, to damy gwarancję, że za pół roku będziecie mieli. Nie? I to jest ta sytuacja obecna. Tak. Działacie Państwo przy wsparciu funduszy różnego typu, między innymi funduszy unijnych. Jakie Pan ma spojrzenie na obsługę tych funduszy, na ich pozyskiwanie? Czego Pan jako Przedstawiciel takiej firmy technologicznej, powiedzmy słowo, produkującej zdrową żywność, potrzebowałby od funduszy unijnych, od organizacji, które dystrybuują te fundusze. Znowu z naszej perspektywy, konkretnej firmy, to na pewno jest kapitał na rozwój. Ale kapitał nie tylko na technologie, na produkty, na pomysły, które mamy, bo to oczywiście jest ważne, tak, ale my nie jesteśmy w branży spożywczej na przykład w stanie w tej chwili zainwestować w nową halę produkcyjną, a stara już się mocno skurczyła, tak. I ja rozumiem, że ciężko jest lokować środki w nieruchomości, ale i pewnie w biura bym tego nie robił i to nie ma sensu najmniejszego, tak, ale. No, nasza specyfika jest taka, że ja nie wynajmę hali po prostu koszty adaptacji, koszty przygotowania tego do podprodukcji spożywczą, spełnienia wszystkich rygorów, wymogów no, no, to jest taka rzecz, gdzie, gdzie trzeba inwestować po prostu w coś własnego, tylko i wyłącznie. Tu, tu nie ma innej możliwości. Więc na pewno ten kapitał, ale szeroko rozumiany, nie tylko tak bardzo specyficznie wąsko innowacje technologiczne, bo, bo na to w tej chwili jest taki duży nacisk stawiany. Tak? Państwo są wyjść na jakieś. Inne rynki. Chcielibyście no tu jakieś to, to, swoje potrzeby. Chyba druga rzecz, taka dla nas szalenie ważna, to jest dla takiego mikroprzedsiębiorstwa, jakim jesteśmy, to jest wsparcie tak naprawdę naszych działań sprzedażowych. Bo my dzisiaj jesteśmy skazani na to, że jesteśmy dostawcą ym, dystrybutorów, producentów z innych krajów. 80% naszej sprzedaży to jest eksport. Ym, więc chyba fajnie, bo o to też chodzi, tak? bo, bo to jest ten pieniądz, który wpływa do Polski. Ym, tylko, że. Ja jadę po prostu na marżach takich, że muszę martwić się, czy przeżyję do pierwszego. A, a zasadnicza część tej marży zostaje w Niemczech, zostaje we Francji i ona tam jest reinwestowana, tam jest konsumowana. Nie? Czyli ja rozumiem, że ja bym oczekiwał wstrzygłyby... takiego wsparcia, które pozwoliłoby, żebym ja mógł budować własną markę. Żebym ja mógł tworzyć własne produkty, budować własne marki na innych rynkach. Tak? Mnie na to nie stać. To są gigantyczne pieniądze, które trzeba wyłożyć. I oczywiście rozwój organiczny jest piękny, ale szalenie czasochłonny, że tak powiem. Zapytajmy pana dyrektora Frankowskiego, co można by w tej sytuacji zrobić? Czy można mieć nadzieję, że w przyszłości będą fundusze właśnie na hale, czy na wsparcie takiego, takiej ekspansji na, na inne rynki? Panie dyrektorze? Ekspansja na, na rynki to, to zawsze były pieniądze na to. W tym okresie programowania, którym jesteśmy, który się kończy, głównie zajmują się instytucje z poziomu, z poziomu krajowego poprzez WPHI czy oddziały w, w ambasadach czy konsulatach. No i Polska, Polska Agencja Inwestycji. Zagranicznych, która, która to koordynuje. Te pieniądze też były w ramach programów regionalnych poszczególnych, one były dużo mniejsze. Ja mam wrażenie, że tu chodzi też bardziej o taki know-how, oprócz samego czystych, czystych pieniędzy na misje, na wyjazdy, na, na targi. Zresztą. To w ogóle, co teraz się wydarzyło w ostatnich, w ostatnich latach, powoduje, że klasyczna formuła targowa, ona też gdzieś już widać, odchodzi w mniejszym stopniu, będzie wpływała na to, co się będzie działo na, na rynkach zagranicznych. Takie, takie jest moje wrażenie, patrząc na to, na to, co się dzieje. Z nieruchomościami jest o tyle problem, że nieruchomości były możliwe do finansowania, ale Unia Europejska wycofała się z tego finansowania. I można oczywiście sfinansować budowę samej hali, ale nie można sfinansować zakupu gruntu, bądź można go sfinansować w jakiejś tam małej, niewielkiej, e, niewielkiej części. No nie chciałbym się zagłębiać, jakie były powody, bo akurat no. Powiedzmy, że, że na którymś etapie zbyt mocno niektórzy przedsiębiorcy inwestowali swoje projekty w zakupy nieruchomości i to miało potem negatywne, negatywne konsekwencje. Stąd taka decyzja w tym okresie programowania, żeby tego, żeby tego nie finansować. Przyszłość być może pokaże, może się być może przyszłość wykreuje tak, że... Ta sytuacja też się jakoś zmieni. Pan Andrzej Burks zarządza firmą, która jest biegła, znakomita w technologii druku 3D. Jakie jest Pana spojrzenie, jakie są Państwa bolączki w tym czasie nowej rzeczywistości i co Państwo chcieliby zmienić w niej? Ja się pozwolę odnieść jeszcze do jednej rzeczy. No, my jesteśmy firmą, która zajmuje się produkcją tu na miejscu. Więc dla nas te wszystkie słowa, które słyszałem, że właśnie zwiększenie produkcji, reindustrializacja, przyniesienie tego właśnie, żeby wytwórstwo było tu na miejscu, było bardziej zrównoważone, bliżej klientów końcowych, no to woda na młyn. Automatyzacja? Przecież to właśnie robimy. Nic innego, tylko właśnie automatyzujemy pewne procesy wytwórcze. Więc dla nas jest to świetny czas. Jesteśmy hardware housem, deep techowym, zajmujemy się tymi technologiami dość mocno i dla nas tak naprawdę czas pandemii jest czasem wzrostu, bo wszyscy potrzebują rozwinąć się technologicznie, czyli te ostatnie półtora czy dwa lata to faktycznie to jest dekada. W wielu zakresach jest to dekada zmian, które nastąpiły. To, co jeszcze dwa lata temu wydawało mi się trudne do osiągnięcia albo na zasadzie, no, kiedy to, uda nam się to zrobić, to w ciągu tych dwóch lat mamy gotowe maszyny, które to robią i to jest coś fenomenalnego. Trochę też tutaj się muszę odnieść do jednego zdania pod tytułem właśnie tej ekspansji zagranicznej. Targi, w zakresie tak jak my jeździmy na targi przemysłowe, to ciągle czuję, że są jednym z najbardziej kluczowych elementów, ponieważ maszynę trzeba dotknąć, maszynę trzeba zobaczyć i to wszyscy inżynierowie z całego świata czują. I tak jak my jeździmy na targi przemysłowe, ta relacja, ten kontakt bezpośredni partnerów biznesowych jest niezbędny. I on musi być przy maszynie. Natomiast coś, czego brakuje pewnie w tych funduszach, i tutaj byśmy się pewnie zgodzili, to tego trochę know-how, czyli tego zabiegu dyplomatycznego, tego wprowadzenia, przesunięcia tego w łańcuchu dostaw, tak jak my jesteśmy obecnie ciągle traktowani jako firma, no jednak z krańca Europy, a nie ze środka Europy. I w tym momencie przesunięcie w tym łańcuchu dostaw w tym łańcuchu wszystkich producentów w oczko wyżej, albo dwa oczka wyżej, to jest coś, co nie wystarczy tylko pieniądze. To potrzeba dużo więcej całej tak naprawdę machiny, która wesprze e, tak naprawdę MŚP, bo te MŚP nie mają środków, żeby samodzielnie prowadzić tak naprawdę politykę zagraniczną. Jakie pan by widział rzeczy, sprawy, o które można by, czy warto by udoskonalić, e, jeśli chodzi o obsługę funduszy unijnych, pozyskiwanie ich, rozliczanie ich? Co tutaj panu leży na duszy? Znaczy jak zawsze tutaj przede wszystkim w funduszach unijnych dbamy, wszyscy muszą dbać o to, bo to jest pieniądz publiczny, żeby nie został roztrwoniony. Więc kwestia zabezpieczenia tego pieniądza jest dość dużym problemem ze względu na nas, którzy musimy obsługiwać te wszystkie pojedyncze grosze w płatnościach, rozbijać te płatności, sprawozdawać się no i koniec końców to prowadzi do tego, że w 70 osobowej firmie trzy osoby zajmują się tylko rozliczeniem kilku projektów unijnych. Ale czegoś, co mi najbardziej brakuje, bo my sięgamy po te środki na innowacje, te środki właśnie na badania i rozwój, na próby zrobienia czegoś, czego nikt inny jeszcze nie zrobił nigdzie na świecie, to troszeczkę nam brakuje takiej elastyczności, takiego możliwości powiedzenia w pewnym momencie przy takim projekcie, że ten projekt, który wymyśliliśmy te półtora roku temu, to był fajny, ale teraz odkryliśmy po drodze coś znacznie lepszego i ten projekt może nie będzie naj, najsensowniejszy, by go ciągnąć dalej. Zróbmy pivot, zróbmy coś innego pan podać jakiś przykład, żeby to unoocznić? Z ostatnich lat, co się wydarzyło w biznesie, co, co jakby wymagało tego, żeby pójść za, tym, za tą podpowiedzią zrobienia pivota? Znaczy, mogę opowiedzieć o projekcie, którego nie zapisaliśmy całe szczęście unijnie, tylko zrobiliśmy go u siebie wewnętrznie. Dlaczego całe szczęście? No, bo właśnie zrobiliśmy piwot <laughs> i nie osiągnęliśmy kamieni milowych, które byłyby zapi zapisane wtedy w kamieniu. Oczywiście my też bardzo często używamy tej nomenklatury projektów unijnych do planowania naszych projektów, bo jest dość wygodna. Nie, nie, nie mówię, że nie. E więc zaplanowaliśmy sobie kamienie milowe, konkretne ele elementy, które mamy do osiągnięcia. I okazało się, że cała technologia, którą rozwijaliśmy przez 8 miesięcy, nie ma sensu. Ale w trakcie tych 8 miesięcy odkryliśmy inną rzecz w tej technologii, którą rozwijaliśmy, którą trzeba było. Powiększyć. No i obecnie maszyna została wysłana do naszego partnera zagranicznego i liczymy na to, że zlecenie produkcyjne powinno napłynąć w pierwszym kwartale. Jaka to maszyna, żebyśmy mogli sobie to wyobrazić? Nablatowy bioreaktor. I jeszcze słowo, co to dokładnie jest? Generalnie chodzi o preparatykę do biodruku 3D. No, trzeba wspomnieć, że um, państwa firma zajmuje się między innymi innowacyjnymi projektami medycznymi drukujecie po prostu części naszego ciała potrzebne w chirurgii? No jeszcze nie części naszego ciała potrzebne na w chirurgii, bo tutaj mam nadzieję, że nie ma żadnej komisji bioetycznej, która by nas słuchała, że nas oskarży, że takie rzeczy robimy, nie robimy. Natomiast faktycznie działamy na tym etapie badań i rozwoju, żeby było to możliwe. I mam nadzieję, że dzięki także projektom unijnym i naszemu innemu z dużych projektów, który właśnie jest poświęcony Przyspieszeniu tego procesu biodruku 3D, żeby ten organ, który potencjalnie byśmy mogli wydrukować, przeżył w trakcie tych wydruku, żeby on po prostu był w pełni skalowalny i żeby umożliwić te prace właśnie nad przeszczepami, nad wytwarzaniem pełnych organów, ale to też ciągle my jesteśmy jeszcze na tym etapie, jako no w ogóle Unia Europejska, żeby móc w ogóle takie rzeczy zrobić. No i my staramy się dorzucić maszynę, dorzucić naszą cygiełkę, żeby to było możliwe no, za naszego życia. Zapytajmy pana dyrektora, to jak z tą elastycznością pan dyrektor Frankowski? Co jest możliwe? Czy rzeczywiście są możliwości, żeby tworzyć piwoty? Dziś kopiemy studnie, ale okazuje się, że dokopaliśmy się do diamentów. Czy możemy pójść za tymi diamentami? Ja bardzo bym sobie życzył, żeby te piwoty były możliwe. Myślę, że, że pan dyrektor Chorąży doskonale wie rozmawiając przez lata z urzędnikami i, i pan, pan, pan Prezes Baniak, również z urzędnikami Komisji Europejskiej, że trudno będzie przekonać do tego piwota urzędników, ale jesteśmy na takim etapie, że wydaje mi się, że, że możemy zacząć rozmawiać. A dlaczego trudno wydaje się mi się, że i... dlatego, że przy założeniu każdy projekt kieruje się jak na początku jakimiś założeniami określonymi wskaźnikami, celami. Teraz należałoby tak skonstruować możliwość realizacji, oczywiście w zależności od o jakich projektach mówimy. Powinno to dotyczyć oczywiście tylko projektów badawczo-rozwojowych. Na pewno określić sobie pewne kamienie milowe. Należałoby sobie, moim zdaniem, określić pewne kamienie milowe, bo oczywiście to, to nie jest pierwszy przypadek, że ktoś do nas z, z, z taką sytuacją przychodzi. Określić sobie kamienie milowe, po których taki pivot jest w ogóle możliwy do, do zrealizowania i po których mówimy albo dobra, kończymy w, w ten projekt w tym momencie dlatego, że to nie wyszło, bo, bo efekt jest znikomy i nie będzie korzyści dla firmy, dla rynku, albo piwotujemy w inną stronę, bo wyszło nam z badań, że rzeczywiście to jest możliwe. Wydaje mi się takie coś możliwe do realizacji z korzyścią dla, dla przedsiębiorców i wydaje mi się, że po, po tym, co się wydarzyło w ostatnich, ostatnim półtora roku, czego dotknęła też komisja, czyli też konieczności sama musiała piwotować trochę i być elastyczna, dostosowując się do, do tego, co się działo i zaczęła sama piwotować z pieniędzmi, z pieniędzmi unijnymi. Więc dlaczego teraz nie wprowadzić tego w określonych, specyficznych rodzajach projektów, nie we wszystkich, specyficznych rodzajach projektów właśnie dotyczących kwestii badawczo-rozwojowych dla przedsiębiorców. Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł i, i na tym etapie, w którym jesteśmy, czyli przygotowania procedur, dzisiaj się dowiedzieliśmy, że mamy umowę partnerstwa przyjęto przez rząd, zatem pójdą programy operacyjne i wtedy zaczną być przygotowane szczegółowe procedury, na których można e, będzie takie rozwiązania wprowadzić. Także ja jestem otwarty i, i, i będę, będę ten, w ten sposób próbował rozmawiać, żeby takie możliwości były. Pan Andrzej Burks uśmiecha się. No to ma się nie uśmiechać, skoro właśnie. Bo to też jest coś takiego, że czasami czuć jakiś klimat w kierunku jakiejś zmiany. I obecnie ten klimat właśnie w kierunku tej zmiany gdzieś czuć, bo to tak samo my doświadczyliśmy zmiany, które było w obsłudze projektów. Ona też się bardzo zmieniała w ciągu ostatnich dwóch lat. Czyli właśnie to piwotowanie, tak jak jest piwotowanie w zakresie rozdziału środków, to i to piwotowanie może faktycznie jest teraz ten czas, za chwilę możemy się tego doczekać, więc mnie to bardzo cieszy. Pracodawcy RP wspierają. Biznes na takim poziomie systemowym. Pan wiceprezydent Rafał Baniak jest między innymi członkiem Rady Dialogu Społecznego. Jak pan, jak państwo wspierają rozwój biznesu w tych nowych czasach? Zacznę może od tego, nawiązując do, do, do wypowiedzi zwłaszcza yy, przedstawicieli biznesu. Yy, był taki polski mikrobiolog, Ludwik Hirschfeld, na przełomie XIX-XX wieku, który powiedział kiedyś, że nawet najlepszy mikroskop nie przysłuży się polskiej nauce, jeżeli będzie trzymany w szafie. Tak samo nic by nie było z tych funduszy unijnych, z pivotów, jakie są stosowane, gdyby nie optymizm w wiarach polskich przedsiębiorców. To chcę, żeby jasno wybrzmiało, że, że bez takiej determinacji, odwagi, wrodzonego optymizmu. Nic by się nie wydarzyło, zwłaszcza przy niestety, to też wrzucam kamyk do własnego ogródka, zwłaszcza w, w kontekście może nie tyle opieszałości, czy to, co takiej skostęłości polskiej administracji, zwłaszcza na poziomie centralnym. Tutaj narażam się w tej chwili połowi Chorążemu, mówimy o, o takiej blokadzie na poziomie, na poziomie programowym. Że, że ciężko cokolwiek zmienić, w, w, zarówno w okresie programowania, jak i w konkretnym projekcie, chociażby y, mówiąc o, o konkretnych kamieniach milowych. Y, oczywiście Komisja Europejska, y, przyjmując y, określone priorytety i, i programy, y, wytycza jakieś granice, buduje jakiś gorset. Niestety my, jako Polska, jako kraj, Mamy tą skłonność, żeby, żeby ten nasz Gorset krajowy jeszcze za, zawężyć, czyli zmieścić się z, z jakimś określonym marginesem w tym Gorsecie, który nakłada, nakłada na nas Unia Europejska. I tutaj bym oczekiwał od właśnie od, od administracji, żeby po pierwsze nie, nie bała się twardo, akurat tego negocjować z Komisją Europejską, a to, co jakby z Brukseli przywiezie, żeby stosowała jeden do jeden, a nie dokładała, jakby swoich. Ze swoich dodatkowych procedur czy, czy określonych, określonych obowiązków. Wydaje mi się to super istotne. Jeżeli chodzi o jednostkę mazowiecką, my widzimy te 9 miliardów w, w, w przedsiębiorstwach i, i akurat tutaj ocena jest, jest dobra, jeżeli chodzi o współpracę konkretnych firm z, 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 z jednostką. Natomiast gorzej jest, jeżeli chodzi o słuchanie głosu biznesu, bo my te głosy znamy, które pan, pan, panowie zgłaszają, czy, czy, czy hala, czy jakaś większa elastyczność. I, i, I te kwestie są podnoszone i na Radzie Dialogu Społecznego, w zespole problemowym, uczestniczymy w komitetach monitorujących, sterujących, natomiast tam głos biznesu jest no, ciężko przebija się do, 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 do świadomości nazwy nieładnie aparatu wykonawczego. Generalnie jest tak, że, że, że to przedstawiciel administracji, urzędnik, wie lepiej niż, niż przedsiębiorca. Często niestety urzędnik, tak powiedział pan, pan prezes, nie dotknął tej maszyny, nie widział konkretnego procesu przemysłowego, nie był w żadnej fabryce. Więc to, co jest naszym oczekiwaniem jako środowiska biznesowego, jako tych, którzy mamy ten biznes wspierać, to właśnie takie. Bliższe współdziałanie administracji z biznesem i słuchanie głosu biznesu. Tego w moim przekonaniu ewidentnie brakuje. Jeszcze, jak, jak? Jeszcze, jedna, jeszcze jedna kwestia, która jest bardzo istotna i która też chciałbym, żeby wybrzmiała, to nasi przedsiębiorcy, ale również ci, ci zagraniczni, to co podnoszą, to w, 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 generalnie w, w, w kontekście prowadzonej działalności, to taka przewidywalność tego, co będzie. I tu mamy dwa obszary. Po pierwsze sfera regulacyjna. Dzisiaj 9 na 10 ustaw przyjmowanych, ustaw w obszarze gospodarki przyjmowanych przez, przez Parlament i podpisywanych przez Prezydenta, tych, które wchodzą w życie, nie jest konsultowana ze środowiskiem przedsiębiorców. Czyli urzędnik pisze ustawę sam dla siebie. To jest jedna kwestia. A druga kwestia wydaje mi się nie mniej istotna, to to, że dzisiaj nie wiemy, kiedy będą pieniądze. Przecież nie jest tak, że, 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 że przedsiębiorca, osoba prowadząca biznes, osoba, która ma odpowiedzialność za te 70 ludzi, to jest bardzo dużo ludzi, panie prezesie, to jest bardzo dużo ludzi na, na pańskiej głowie, chciałby zaplanować jakby swój rozwój, tak? Co ja mogę zrobić, na co mogę liczyć? Dzisiaj y, mówimy o y, podpisaniu umowy partnerstwa. To jest dużo, dużo za późno. Mamy zablokowane środki z, z KPO. Nie wiemy kiedy one trafią do Polski, kiedy będzie mógł z nich polski przedsiębiorca skorzystać. To jak to zmienić? Ten który, ten, który ma apetyt, który jest odważny, który chce zmienić się z mikro w małego, z małego w średniego, z średniego w dużego, no musi takie rzeczy planować z odpowiednim wyprzedzeniem. To nie jest tak, że hura są pieniądze i zaraz za dwa tygodnie wymyślimy projekt. To jest, to jest efekt ciężkiej pracy, moczonej pracy, długotrwałej pracy. Jak to zmienić? No jest jedna recepta. No, administracja jest dla biznesu, a nie w drugą stronę. Oczywiście, to jakby wynika jasno z pana diagnozy. Ale jak rozmawiać, jak przekonać tego urzędnika, tego decydenta, żeby lepiej rozumiał potrzeby biznesu i, i wdrażał uwagi, propozycje biznesu? Jak to zrobić tak praktycznie? No, może w ten sposób, ponieważ dzisiaj taki mamy klimat, że, że rząd mniej słucha biznesu, to może bardziej posłucha właśnie instytucji, które z biznesem bezpośrednio pracują. Mówię o Mazowieckiej jednostce, mówię o Banku Gospodarstwa Krajowego, które uczestniczą na, na etapie programowania z, z administracją centralną, żeby, 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 żeby Państwem te właśnie instytucje stały się nie tylko jednostkami w, w systemie wydatkowania środków unijnych, ale żeby stały się takimi realnymi, Rzecznikami przedsiębiorców. Czyli, okej, okay, no czegoś rząd czy administracja oczekuje, ale żeby była odwaga po, po stronie instytucji, która oczywiście nie chce generalizować, nieraz występuje. Natomiast, żeby była odwaga, upomnieć się, to nie pojedzie, tego przedsiębiorcy nie chcą, tego się boją, tego oczekują. Tak? No przecież ta wiedza, myślę, że pan dyrektor się zgodzi i pan dyrektor również, ta wiedza, zarówno w banku, jak i w jednostce. Jest, więc, więc dobrze, by tej wiedzy w sposób odważny, zdecydowany używać. Panie dyrektorze, pan dyrektor Frankowski jest z nami, jak rozumiem, żeby posłuchać potrzeb i firm sektora MŚP, posłuchać, co jest im potrzebne, jak udoskonalać także obsługę, pozyskiwanie obsługę funduszy unijnych. Posłuchać krytyki też też, bo tylko krytyka nasz może pchnąć do przodu. A jesteśmy w takim momencie, że tylko dzisiaj znając Problemy, które, które były w tym okresie programowania, jesteśmy w stanie coś zmienić na przyszłość, bo to jest, tak, to jest dokładnie ten moment. Tak? Dzisiaj budujemy systemy informatyczne pod nowy okres programowania, dzisiaj budujemy procedury pod nowy okres programowania, mając wytyczone to, to o czym tu wspominał pan, pan prezydent, mając wytyczony ten gorset, gorset na poziomie unijnym, ale te szczegóły. Które właśnie często są, no tu się zgodzę, po 17 latach zajmowania się kwestiami unijnymi, czasami sami sobie wrzucamy niepotrzebnie. Te szczegóły jest, dzisiaj powinniśmy zacząć dookreślać, więc ja słucham tego z, z dużym, dużym zainteresowaniem i, i dużą pokorą, też bo tą pokorę staram się pomimo 17 lat pracy w, w administracji cały czas zachować żeby przyjąć, jak te pewne rzeczy zmieniać. A odnosząc się do tego, co pan prezydent powiedział, ja jak najbardziej chciałbym być tym rzecznikiem, ale niestety też odnoszę czasami wrażenie, że nie zawsze jesteśmy, jesteśmy słuchani tak, jak powinniśmy być słuchani. Jeden przykład podam. Mieliśmy wsparcie covidowe, które było w poszczególnych regionalnych programach dla, dla poziomu MŚP, takie ad hocowe. Nie, nie, to nie były duże środki, no, maksymalnie chyba można było 150-200 tysięcy ze środków unijnych dostać. Narzucone ze strony ministerstwa były e, fundusze polityki regionalnej pewne zasady. Jedna z nich mówiła o tym, że wszelkie e, zaległości publiczno-prawne publiczno -prawne na dzień 31 grudnia powinny być uregulowane. No i co się wydarzyło oczywiście? Przedsiębiorca nie zawsze ma wiedzę, że zalega 5 zł, 10 zł i ZUS na przykład nie jest w stanie wystawić mu czystego zaświadczenia o tym, bo zalegał 5 bądź 10 zł. I niestety z takich powodów, czysto formalnych, a my zwracaliśmy na to uwagę na etapie konsultacji, że to się może, do, może tak skończyć. I niestety przez takie rzeczy musieliśmy niektórych z tych przedsiębiorców, którzy naprawdę byli ciężko dotknięci, bo to było dedykowane wsparcie rzeczywiście dla tych branż głównie gastronomicznej, hotelarskiej, eventowej, no niestety nie było możliwości zakwalifikowania formalnie tych przedsiębiorców i, i, i naprawdę to nie były dla nas przyjemne sytuacje, szczególnie dla pracowników jednostki, bo wiecie, wiecie Państwo jak ta sytuacja w 2020 roku wyglądała? Dramatycznie, naprawdę dramatycznie przy lockdownach. Bo teraz mamy zupełnie inną sytuację, lockdownów nie ma, ale one wygląda dramatycznie i to były dorobek często całego życia dla tych no zwykle mikroprzedsiębiorców, bo to były, były głównie mikroprzedsiębiorstwa. I to nie były przyjemne z rozmowy z naszej strony. Panie dyrektorze, pan, słuchając tych różnych podpowiedzi uwag firm sektora MŚP, Pan e, e, słucha perspektywy sektora, a czy Pan może się podzielić kilkoma swoimi refleksjami? Co Pan podpowiedziałby biznesowi ku jego rozwoju, rozwojowi, żeby biznes w procesie pozyskiwania funduszy unijnych, czy jej obsługi realizował? Co tutaj Pan by podpowiedział firmom MSP? Ja to konsekwentnie chyba mówię przez, przez wszystkie lata, też na, na, staram się na Forach o tym mówić. I przy tych dyskusjach panelowych, które mamy przez lata, żeby biznes nie bał się z nami rozmawiać. To znaczy mówić też o swoich problemach, bo mam wrażenie czasami, że jest tak, że, że te problemy są chowane na koniec, a trzeba o nich rozmawiać od razu, jak one się pojawiają. Bo Jakie to... problemy pan ma na myśli? No, mam na myśli problemy takie, że, że w danym momencie coś w projekcie nie idzie z różnych powodów. No, wysypał się dostawca, są opóźnienia, e, nagle trzeba nie ma takiej dostępnej takiej maszyny na rynku i tak dalej tak dalej. To takie prozaiczne rzeczy, które są niestety w tych projektach zapisane. One są bardzo sformalizowane i to wiemy. Są o i to wiemy. Te wskaźniki nie zawsze można osiągnąć. Przykład teraz w którym się mierzymy wszyscy no i myślę na poziomie wszystkich projektów unijnych w całym kraju. No, wskaźniki, no, możecie sobie Państwo wyobrazić, odniosą się nie do przedsiębiorców może, ale do wskaźnika w kulturze. No, jak ktoś, to założył wskaźnik na poziomie muzeum, ma osiągnąć wskaźnik, jak były wszystkie muzea pozamykane, czy teatra? Był wskaźnik ilości odwiedzających. I podobnego rodzaju sytuacje wychodzą, mogą wyjść u przedsiębiorców. I to jest moment właśnie po to, żeby rozmawiać. No, na szczęście no, te wskaźniki, inaczej na nie zaczynamy patrzeć, z, z powodu pandemii. Ale to jest o tym podaję ten przykład po to, żeby y, powiedzieć o tym, żeby rozmawiać. Przychodzić z nami, rozmawiać, tłumaczyć. My naprawdę y, y, nie jesteśmy biznesmenami, bo to, to nie nasza rola, ale im więcej będziemy wiedzieć na temat tego, jak funkcjonuje biznes, tym bardziej będziemy mogli szybciej na to wszystko reagować. Panie dyrektorze, nowa perspektywa finansowania unijnego to 2,5 miliarda euro dla Mazowsza. Na co biznes. Może liczyć, na jakie programy, co dzisiaj wiemy o tym? Kontynuacja tego w zasadzie, co było, czyli pieniądze na, na badania i rozwój, na wdrażanie innowacji, na cyfryzację, na programy akceleracyjne, wspierające też te początkowe fazy, początkowe fazy rozwoju przedsiębiorstwa. To są te, te główne, główne obszary wsparcia, czyli w zasadzie, w pewnym sensie kontynuacja. Kontynuację tego, co mieliśmy w tym okresie programowania? Miejmy więc nadzieję, że biznes na tym skorzysta i te możliwości wykorzysta. Panowie, gdybyśmy mieli na, na koniec oddać się może takiemu, ale realistycznemu marzeniu, jak wykorzystać dla biznesu ku jego rozwojowi w tych nowych czasach tę najbliższą perspektywę finansową. To co panom w duszy tutaj gra? Czy mogą się panowie podzielić jakimś jednym swoim realistycznym marzeniem na koniec? Ja myślę, yy, znaczy w dwóch wymiarach. Yy, jeżeli chodzi o... Firmy. To z jednej strony, też patrząc z działki, w której, w której my pracujemy, w instrumentów finansowych, instrumentów zwrotnych, to to, żeby w dużo większym stopniu te mechanizmy, które są na przykład profesjonalnej oceny. Y, sytuacji przedsiębiorstwa były również przeniesione do sfery, sfery dotacyjnej. Mamy bardzo ciekawe produkty, takie blendingowe, gdzie tak naprawdę ocena y, sytuacji finansowej jest oddana instytucjom. Finansowym nie podejmujemy tego, my nawet jako bank współpracując z bankami, z bankami komercyjnymi, czyli żeby było więcej takiego podejścia rynkowego i otwartego. Z drugiej strony w większym stopniu skoncentrować się na tych, którzy są właśnie w tych lukach, czyli można powiedzieć i w tych na, z największymi trudnościami, i na, na czempionach po drugiej, a od strony instytucjonalnej, też trochę nawiązując do tej dyskusji, którą mieliśmy, to, żeby administracja funduszowa z powrotem stała się. Administracją, która kreuje pewne rozwiązania. Bo jeżeli mówimy, i, i to też jest sukces środków unijnych. W tej chwili mieliśmy dużo projektów cyfryzacyjnych, które uprościły dostęp, jak chociażby e-recepta. Natomiast z mojej perspektywy jest nie, kompletnie niezrozumiałe, dlaczego przy otwartości systemów nie jest administracja funduszowa. W stanie zweryfikować statusu MŚP. To jest bardzo długotrwały proces weryfikacji, czy przedsiębiorstwo jest MŚP, czy nie. To są informacje dostępne w różnych systemach. Informacja dotycząca statusu y, różnego podatkowego, czy nie zalega, i tak dalej. To wszystko w rejestrach jest. I uważam, to że. Taki ważny, pos ważny postęp, tak? Tak, w ogóle zajmować się tego typu rzeczami przedsiębiorca po prostu powinien to, y, znaczy to administracja powinna wiedzieć, do, do, uzyskać dostęp i po prostu i sobie to, to ściągać, a nie wymagać nadal gromadzenia różnych, y, różnych zaświadczeń, które administracja różna posiada. Tak jest. Pan Andrzej Olszewski, jedno marzenie na przyszłość ku rozwojowi. Telegraficznym skrócie. Znowu nie mam jednego marzenia. Pe pewnie podpisałbym się pod tym wszystkim, co, co, o czym tutaj przez tą godzinę żeśmy rozmawiali tak. Prosiłbym tę elastyczność. Prosiłbym o może bardziej specyficzne i dedykowane kierunkowanie tej pomocy z pewną wyjątkowością. Chciałbym pochwalić jednostkę bo mając doświadczenia sprzed sześciu lat przy pierwszych projektach unijnych i mając doświadczenia teraz, muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inna rozmowa. Sześć lat temu ja mogłem wysłać zapytanie i dostawałem bardzo ogólną odpowiedź i dalej nic nie wiedziałem. Dzisiaj A teraz jest lepiej. Dzisiaj zdecydowanie lepiej. Dzisiaj chociażby to są numery telefonów do konkretnych osób i można zadzwonić i oni odbierają telefon i rozmawiają i rozmawiają, tłumaczą, zastanawiają się jak rozwiązać problem, jak pomóc, to jest zdecydowana zmiana, więc to tak, prosił Pan o krytykę, ja pochwalę. Pan Andrzej Burg dziękuję Natomiast bardzo. Pan, tak. jakbym jeszcze jedną rzecz mógł tak zasugerować, bardzo konkretną, po stronie jednostki, ja uważam, że ideałem byłoby coś takiego, żebym ja mógł aplikować, złożyć wniosek o dofinansowanie nie zatrudniając konsultantów, doradców, tylko być w stanie samodzielnie wypełnić ten wniosek od A do Z, żeby nie mieć rubryczek, w których muszę się tłumaczyć, że nie dyskryminuję i czym to będzie się objawiało, że nie dyskryminuję i jakie będzie wniosło tam cechy itd., itd. Żebym miał checkboxa, nie dyskryminuję, i na tym koniec. To, Dziękujemy bardzo. To bardzo pomogło. Dziękujemy. Pan Andrzej Burks, ostatnie słowa. Dobrze, to ja w takim razie bardzo telegraficznie. Ja bym miał bym takie marzenie, jeżeli chodzi o nową perspektywę, o to, żebyśmy wszyscy podejmowali więcej ryzyka. Żebyśmy nie szli taką prostą ścieżką, że. Wiemy, że to na pewno zrobimy, wiemy, że na pewno to osiągniemy, tylko spróbowali sięgnąć po te rzeczy największe, takie, których nikt inny nie zrobił. Ryzyko. Po prostu z większym, dużo rozmachem niż dotychczas, bo już nie potrzebujemy walczyć o byt. Potrzebujemy walczyć o rozwój. Potrzebujemy już nie walczyć o to, żeby założyć firmę, tylko o to, żeby ta firma była w zupełnie innym miejscu w skali Europy czy w skali świata. Więc ja wydaje mi się, że tak jakby sobie i wszystkim życzę dużo odwagi w kolejnej perspektywie. Pan Rafał Baniak. Proszę bardzo krótko. Moim marzeniem jest to, żeby pieniądze w, w ramach nowej perspektywy się po prostu pojawiły, bo dzisiaj jeszcze nie ma. Panie dyrektorze? To jest dobry, bardzo dobre marzenie. Ja powiem inaczej, może. To ja bym chciał, żeby jak się spotkamy za pięć lat, żeby firma Papa Green i firma Sygnis były liderami w swoich, w swoich obszarach na rynku europejskim i z firm średnich, małych. Stały się firmami dużymi, dającymi efekt dla gospodarki mazowsza i oczywiście z wykorzystaniem środków unijnych. I tego takie mam marzenie. Proszę Państwa, 10 lat przyspieszenia w rozwoju biznesu. Usłyszeliśmy taką optymistyczną diagnozę. Nowe możliwości, nowej perspektywy unijnego finansowania. Usłyszeliśmy, warto rozmawiać, warto porozumiewać się. I z nadzieją, że biznes będzie się jeszcze lepiej porozumiewał z jednostkami wdrażającymi programy unijne, pozostańmy. Dziękujemy Państwu za uwagę, Państwu za wszystkie głosy. Dziękuję bardzo.